Wprowadzanie dyktatury i niszczenie demokracji zarzucają przewodniczącej Rady Miasta Iwonie Mularczyk, radni klubów Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej. Jak twierdzą, nie zostali dopuszczeni do dyskusji podczas wtorkowej sesji Rady Miasta, bo Iwona Mularczyk wydała polecenie zablokowania pulpitów. Urzędnicy zostali pouczeni, że mają zablokować możliwość pracy Rady Miasta. Zostali pouczeni, dlatego żeśmy dzisiaj ich poprosili o to, aby powiedzieli to dzisiaj na tej konferencji. Oni wczoraj zostali poproszeni przez prezydenta, nie przymuszeni, tylko poproszeni przez prezydenta do napisania oświadczenia. Ja wierzę w to i ufam, że to są ludzie, którzy nie chcieli po prostu degradować prawa czy łamać. I jako świadków radni do udziału w konferencji prasowej zaprosili wspomnianych urzędników. Przyszła do nas do pokoju, do referatu informatyki pani przewodnicząca Iwona Mularczyk z propozycjami pewnych zmian, modyfikacji w prowadzeniu sesji Rady Miasta, a dokładniej miała prośbę taką, aby w momencie składania, gdy któryś z radnych złoży wniosek formalny, aby zablokować w tym czasie możliwość zgłaszania swoich głosów i pozostałych radnych umotywowała to tym, że, aby po prostu ze względów porządkowych, żeby nie było bałaganu na liście radnych, którzy chcą w następnej kolejności zgłaszać swoje głosy. Wygląda na to, że zaczynamy mieć do czynienia z taką, powiedziałbym wręcz, sytuacją, która w historii gdzieś już tam miała miejsce, którą niektórzy nazywają próbą prowadzenia dyktatury. Jestem zaskoczona i zażenowana, tak wystąpienia radnych komentuje przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk. Jestem zaskoczona, zdziwiona wystąpieniem państwa radnych. I jeszcze zażenowana, że w konferencji prasowej biorą urzędnicy miasta udział. I są praktycznie przesłuchiwani przez pana radnego Hojnora, który wydaje im dyspozycję, kiedy mają zabrać głos, w jakiej kolejności. Jaki to jest komfort pracy urzędników? I jak dodaje Iwona Mularczyk, ustawa o samorządzie gminnym daje przewodniczącemu Rady Miasta możliwość wydawania poleceń pracownikom urzędu związanych z organizacją pracy Rady Miasta. W jakiej kwestii myśmy rozmawiali? Tak naprawdę, szanowni państwo, na pulpitach, których my używamy, jest taki przycisk, który mówi głos priorytetowy. Zawsze wynikał problem, bo głos priorytetowy pojawia się nawet przed wnioskiem formalnym. On daje jak gdyby pełne uprawnienia pierwszości kolejności. Jak państwo śledzili obrady Rady Miasta, wiedzą państwo, że ciągle był problem, że ktoś przed kimś zapisał się do głosu. Bardzo często radni mówili, że on był pierwszy, za chwilę ktoś tam jest powyżej tej osoby. I teraz ja rozmawiałam z panami informatykami z prośbą o to, aby całkowicie wyłączyli ten głos. Bo jak dodaje Iwona Mularczyk, radni często omyłkowo wciskali ten przycisk w momencie zgłaszania wniosku formalnego, a według prawa zgłoszenie takiego wniosku zatrzymuje możliwość zapisywania się do dyskusji. Radni Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej chcą jednak, aby ta sprawa znalazła swój finał w sądzie. Tej sprawy tak się nie da zostawić. Będziemy czekali na opinię prawną. Są różne głosy. Niektórzy podpowiadają, że natychmiast powinniśmy powiadomić prokuraturę. Jeżeli nie zostanie to zgłoszone z urzędu, sam osobiście zgłoszę to do prokuratury, jeżeli nie zostanie to skierowane do prokuratury z urzędu. Podjęcie kroków prawnych rozważa także przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk.